Gość poranka. O wyjątkowym, ciekawym projekcie, który w Gostyninie zostanie niebawem zainaugurowany, porozmawiamy dziś na antenie Katolickiego Radia Diecezji Płockiej. Sprzed mikrofonu kłania się Michał Siedlecki, a dziś moim Państwa gościem poranka jest pani Edyta Anyszka. Dzień dobry. Dzień dobry. A porozmawiamy o czymś, co nazywa się bardzo ciekawie, no właśnie, takiej przestrzeni artystycznej, ale jakby to pani ujęła, co to dokładnie będzie już w Gostyninie 16 stycznia otwarte? Będzie, tak jak to pan nazwał, kreatywna przestrzeń. Nazwałam ją po swojemu malownią, czyli tak naprawdę przestrzeń, gdzie się maluje, ale nie tylko. Jest to specjalna przestrzeń dla każdego, gdzie każdy z nas poczuje się dobrze, niezależnie od wieku, gdzie bardzo serdecznie zapraszam. Takim głównym nurtem, dlaczego w ogóle ta pracownia powstała, byłam ja sama, ponieważ jestem osobą, która cały czas szuka, rozwija się na różnych gruntach, no i do czego też popchnęły mnie troszkę moje dzieci. Jak widziałam, że cały czas, może nie większość czasu, zajmuje im gra na komputerze i nie mają innej alternatywy, zaczęłam szukać. Ale oczywiście coś zgodnego z samą sobą, a ponieważ od zawsze gdzieś tam we mnie, w mojej duszy grała artystyczna dusza, że tak powiem, zawsze lubiłam patrzeć i wzbudzało to mój zachwyt kolory, różnego rodzaju sztuka, gdziekolwiek byłam, więc zaczęłam szukać. I będąc, jak ja to mówię, nie ma przypadków, aczkolwiek spotkałam osobę, która wspomniała mi, że jest pan, który nazywa się Arno Stern. On już jest takim, no, sędziwym dziadkiem, bo ma 94 lata i będzie prowadził u nas w Polsce kursy ze swojego projektu, ze swojej tak zwanej formulacji. Bardzo mnie to zaciekawiło, cóż to takiego, więc się tam zapisałam i poszłam. I właśnie spotkanie z tym człowiekiem i moje poszukiwania jakby zapaliły u mnie żaróweczkę. Mówimy, kurczę, to jest właśnie to, ja też coś takiego zrobię. No i tak powstała moja malownia, tak? Nie wiem, czy coś więcej mam bo opowiedzieć? Mówimy o idei, mówimy o tym, czym malownia jest, ale de facto wprost tego nie wyjaśniliśmy. Czym tak po ludzku, wprost mówiąc, ta malownia, czym ta malownia jest? To jest pomieszczenie, gdzie można się wyżyć artystycznie? Tak, generalnie można pokazać swoją ekspresję za pomocą pędzla. Po prostu. I dodaję, nie trzeba mieć żadnych zdolności artystycznych, ponieważ kiedy jakieś osoby mi się pytają, o, to na pewno pierwsza rzecz, która się nasuwa innym osobom, to mówią, nie, no wiesz, ja się nie nadaję, bo ja nie mam zdolności artystycznych. Absolutnie tutaj powtarzam i takowych nie potrzeba mieć. Chodzi tylko i wyłącznie o swobodną ekspresję właśnie za pomocą farb. No to kto w takim razie będzie mógł do malowni przyjść, kto będzie mógł przenieść swoje marzenia, swoje wizje na płótno? Każda osoba, jak ja mówię, od lat 6 do 106, rodziny z dziećmi, indywidualne zajęcia, indywidualne osoby, ponieważ będą one prowadzone głównie, zajęcia takie pierwsze, na których się będę opierać, będą prowadzone jakby w takim nurcie, jakby w trzech. Będą to grupy, na przykład szkolne, tak, czy z jakichś innych ośrodków, gdzie na przykład mamy już grupę, nie wiem, 10-15 osób, która przyjeżdża i ona, ta cała grupa chce, żeby przeprowadzić warsztaty. Drugą formą to jest na przykład indywidualne osoby, które na przykład, jest to bardzo fajna forma spędzania czasu z rodziną, aczkolwiek każdy dla siebie, tak, bo mimo, że przyjeżdżamy tu z rodziną, z najbliższymi, jednak podczas zajęć każda osoba jest sama dla siebie, tak? Przed kartką papieru. No i na przykład trzecia forma to kiedy totalnie przychodzi jedna osoba, dzwoni, mówi, słuchaj, ja bym chciała wziąć udział w zajęciach, ale nie mam nikogo, tak? Z kim chciałabym przyjść. Więc po prostu idzie ona na zajęcia z innymi osobami, tak? I tak to wygląda. Generalnie
16 stycznia otwarcie malowni tutaj musiałem wtrącić, bo chciałbym, żeby ta data wybrzmiała, gdzie dokładnie malownia się będzie znajdować i jak będzie wyglądało te huczne otwarcie 16 stycznia. Malownia znajduje się w małej miejscowości pod Gostyninem, o bardzo wdzięcznej nazwie Leśniewice, dokładnie Leśniewice 7, i tam też serdecznie zapraszam. No i cóż, no i mam nadzieję, że po tym oficjalnym otwarciu będziemy się widywać częściej i generalnie jestem bardzo wdzięczna, że mogę za pomocą radia trafić do szerszego grona osób, ponieważ no, ta metoda, którą będę prowadzić, jest ona tak prosta, a jednocześnie tak bardzo dużo daje, że tak naprawdę, żeby doświadczyć, żeby zobaczyć, o co w tym chodzi, trzeba to samemu doświadczyć. Nie da się niestety tu wszystkiego powiedzieć, tak? Także serdecznie zapraszam. Co na wszystkich przybyłych gości będzie czekało w dniu otwarcia? Tak pokrótce. No cóż, krótka prezentacja mojej skromnej osoby, jak również sama geneza pracowni, tak? Skąd, dlaczego i po co? No i cóż, później będziemy mogli też przybliżę sylwetkę Arno Sterna. Będziemy mogli wspólnie porozmawiać, wymienić się różnymi doświadczeniami. No i cóż, przy jakichś słodkościach, przy kawie, serniczku i szarlotce. 16 stycznia wielkie otwarcie o godzinie 10. A kiedy na dobre malownia będzie już działać? Tak naprawdę malownia jest już przygotowana dla wszystkich, także myślę, że po otwarciu, jeżeli tylko ktoś wyrazi taką chęć zapisania się, to już serdecznie zapraszam. Czy coś trzeba ze sobą przynieść, swoje farby, pędzle, płótna? Nie, absolutnie. Trzeba tylko samemu przyjść i po prostu zacząć działać. No to na koniec prosiłbym, aby pani z tego miejsca zachęciła wszystkich naszych słuchaczy do tego, aby odwiedzić malownię, do tego, aby właśnie ekspresję swoją przenieść na płótno w tym miejscu. Jeszcze raz serdecznie zapraszam wszystkich, którzy w ogóle są ciekawi tego, co to jest, żeby przyszli, zobaczyli i doświadczyli przede wszystkim. Serdecznie zapraszam. Ja oczywiście tych zaproszeń się dołączam i dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Gość poranka.